Siemanko, witam na nowym filmie. Jak już widzicie po opisie, wyjechała mega gruba ryba z Wisły. Po prostu petarda. No, ja o takim rybie marzyłem już dobre 3 sezony. Coś niesamowitego po prostu. Przygoda taka, że masakra. Sandarz wziął na rapale oryginal 11 cm. Piękny strzał. Ryba zapięta na dwie kotwice. Elegancko, spokojnie ją sobie podebrałem. Ale nie będę więcej opowiadał. To sobie zobaczycie zaraz na filmie. Co do miejscówek. Co do miejscówek jesiennych sandaczy, nocnych. Albo główki. Warkocz, obławianie warkocza, obławianie głębokich klatek, albo opaska, to miejsca najlepsze na jesienne sandacze. Przede wszystkim trzeba znaleźć drobnice, bo bez tego nie będą wyjeżdżały ryby. No i jak ktoś ma choć trochę pojęcia o łowieniu, to podejrzewam, że z takimi wskazówkami da sobie bez problemu radę. Jeżeli chodzi o godziny brań, to powiem, że na każdym łowisku jest inna godzina. Te godziny się czasem zmieniają, także nie powiem konkretnie co i jak, ale generalnie brania zaczynają się od zmierzchu aż do 22, także no to nie jest żadna tajemnica. Kto choć trochę czytał o nocnych sandaczach, to wie. A ja już więcej nie przedłużam i zapraszam na film. Na razie, trzymajcie się. Nie wiem, czy się zmieści do podbieraka. Jest ogromny. O kurwa, może być. Może być dzielnic z przodu nawet. Wejdzie do podbieraka. Dole. Chyba będzie 9 z przodu. Żarta. Ja pierniczę. Ale kawan. Ja.
zmierza jeszcze i zaraz wraca do wody. Niesamowita ryba. Tak. Jeszcze raz go pokażę do kamery. Musi dojść do siebie. Taki smok. Idzie. Pa. Poszedł.